Witajcie. Dzisiaj pierwsze spotkanie z nową Toyotą RAV4, więc zbyt wiele szczegółów na pewno się nie dowiecie. Te szczegóły poznacie podczas pierwszego testu, który już niebawem. Jednak zanim będziemy mieć możliwość przejechania się samochodem, sprawdzenia, jak bardzo zmienił się podczas jazdy, jak zmieniło się jego prowadzenie, czy poprawiono wyciszenie, no to wszystko sprawdzimy dopiero podczas testu. Natomiast podczas takiej pierwszej prezentacji, pierwszego spotkania z samochodem, postaram się mu nieco przyjrzeć z bliska. Może coś mnie zaskoczy, może nie. Ale cóż, sami przyznacie, że Toyota RAV4 w moim towarzystwie wygląda dobrze. Dobrze, w moim towarzystwie każdy samochód wygląda dobrze i każdy jest ładniejszy ode mnie. Żart w kierunku tych, którzy piszą bardzo fajne komentarze. Dziękuję Wam bardzo. Tak, szanuję je. Przejdźmy zatem do Toyoty RAV4. Na początek trochę historii, bo dobrze wiecie, że Toyota RAV4 to jeden z pierwszych popularnych SUV-ów crossoverów, które pojawiły się na świecie i na dobrą sprawę wytyczały trendy właśnie w tej klasie. Pierwszy samochód koncepcyjny, no, delikatnie mnie zaskoczył, bo wcześniej nigdy go nie widziałem, rok 1989, dziwny, ale już wersja produkcyjna, pierwsza generacja produkowana w latach 1994-2000, dobrze znana z naszych ulic, cały czas te samochody jeżdżą, o czym to świadczy? O tym, że są po prostu dobre. Druga generacja, lata 2000-2005, też dobrze znana z naszych ulic, cały czas jeżdżąca. Kolejna generacja, 2005-2013, ta, którą dobrze znacie, bo tych samochodów również po naszych drogach jeździ mnóstwo. Czwarta generacja, 2013-2018, lata produkcji, ale nie będziemy mówić przy obrazku o nowej Toyocie RAV4, bo nowa Toyota RAV4 jest już z nami. I cóż, zmieniła się i to bardzo w porównaniu z poprzednikiem. Tutaj mamy trochę lepsze światło. Sami przyznajcie, że zmiany, które zaszły w Toyocie RAV4, no to chyba zmiany, które poszły w bardzo dobrym kierunku. Poprzednikowi nie można było zbyt wiele zarzucić, bo to naprawdę duży, solidny i w sumie nawet komfortowy, rodzinny SUV. Ten ma być jeszcze lepszy. Cóż, samochody kupujemy oczami i trzeba przyznać, że to, co Toyota pokazuje w ciągu ostatnich kilku miesięcy, naprawdę robi wrażenie. Bo ten rok dla Toyoty może być rokiem przełomowym z wielu powodów. Pierwszy, Toyota Corolla, którą już widzieliście. Samochód, który po kilku latach zmienia z powrotem nazwę z Aurisa na Corollę. Już za chwilę w salonach pojawi się nowa Toyota Corolla. Toyota Camry, która będzie następcą Avensisa. Nowa Toyota RAV4. No i za chwilę nowa Supra. Salon w Detroit zostanie zaprezentowana. Będziemy już wiedzieli na 100%, jak wygląda. A ja zdradzę Wam tajemnicę, że ja będę wiedział już we wtorek, ale nie będę mógł Wam powiedzieć o tym przez prawie tydzień. Rok 2018 będzie bardzo ważnym rokiem dla Toyoty, głównie dlatego, że praktycznie wymienia prawie całą gamę modelową. Czekać tylko pozostało nam na nowego Yarisa i nową Toyotę Hilux, ewentualnie Toyota Aygo, ale tutaj akurat nie wiemy jeszcze, co się będzie działo z tym modelem, więc prawie cała gama modelowa wymieniona, samochody rodzinne, mniejsze, większe są zupełnie nowe. Dla miłośników SUV-ów przygotowano nową Toyota RAV4. Samochód, który jest nieco niższy od poprzednika, szerszy, ma krótsze nadwozie niewiele, ale ma dużo większy rozstaw osi. Efekt tego jest taki, że we wnętrzu podobno jest bardzo dużo miejsca. Ale zanim przejdziemy do wnętrza, zajrzyjmy do bagażnika. No, otwiera się sam. Czyli już jest bardzo dobrze. Wersja hybrydowa. Bagażnik, cóż, pojemność jest całkiem spora. Już widzę, że możemy regulować kąt pochylenia oparcia w dwóch pozycjach, ale zawsze fajne. Bagażnik spory, bardzo fajny, ustawny. Mógł być nieco głębszy, no, ale mamy podwójną podłogę i uwaga, mamy również miejsce na
zmieściłoby się zapasowe koło dojazdowe. Jeśli nie chcemy wozić koła dojazdowego i zależy nam na tym, żeby bagażnik miał maksymalnie dużą pojemność, możemy tą podłogę obniżyć. Co prawda wtedy mamy tutaj delikatny próg, ale bagażnik zyskuje na głębokości kilka centymetrów. Rozwiązanie stosowane w wielu modelach. Dlaczego? No dlatego, żeby po złożeniu siedzeń w górnym położeniu właśnie podłogi bagażnika ta powierzchnia była maksymalnie prosta. Mam nadzieję, że uda się, proszę bardzo, maksymalnie prosta powierzchnia ładunkowa po złożeniu tylnej kanapy. Sam bagażnik w zupełności wystarczy dla mniejszej czy też większej rodziny. Przejdźmy zatem do tylnej kanapy, gdzie tego miejsca ma być podobno bardzo dużo. I faktycznie tego miejsca w środku jest naprawdę sporo. Sami zobaczcie, ile jest miejsca na nogi. Mam nadzieję, że coś widać. Spróbuję zająć miejsce na tylnej kanapie. No i powiem Wam tak, nie mam żadnych powodów do narzekania. Miejsca na nogi mnóstwo. Szerokość, no, 3 osoby w miarę komfortowo, nie mówię, że mega komfortowo, ale w miarę komfortowo będą mogły sobie tutaj podróżować. Tadam, to ja, znowu. Miejsce z tyłu. Cóż, miejsca nad głową jest całkiem sporo. Można założyć... O, tak będzie lepiej. Miejsca nad głową jest całkiem sporo. Można założyć czapkę i nie będzie nam o nic ocierać. Pomimo tego, że mamy dach nieco niższy, mamy szklany, więc mechanizmy zajmują trochę miejsca w podsuficie. Tak czy inaczej, miejsca jest naprawdę całkiem sporo. Wyprofilowanie oparć dla osób podróżujących z tyłu, dla tych na zewnętrznych miejscach oczywiście, jest naprawdę całkiem fajne, bo można tutaj naprawdę pewnie siedzieć na tylnej kanapie, co nie jest takie oczywiste. Ale żebyście wiedzieli, o czym mówię, to niewielkie niby to jest wgłębienie, ale mimo wszystko dzięki temu, że środkowa część fotela jest nieco bardziej miękka, a boczne są twarde, tutaj naprawdę jest całkiem w porządku, jeśli chodzi o trzymanie boczne. Deska rozdzielcza. No, to jest to, co znamy właściwie dobrze. Ja znam, Wy też, jeśli oglądaliście poprzednie produkcje. To, co znamy z nowych modeli Toyoty, z Toyoty Camry, czy też z Toyoty Corolli. Delikatne zmiany we wnętrzu, zmiany jakościowe również. Widzę tutaj naprawdę całkiem spory postęp, jeśli chodzi o jakość wykończenia deski rozdzielczej i cały projekt tej deski rozdzielczej, bo naprawdę może nie jest jakiś szałowy, ale jest poukładany, przejrzysty, naprawdę może się podobać. Przejdźmy zatem na fotel kierowcy. Zegary. Tak jak w hybrydowej Toyocie, tutaj specjalnych szaleństw nie ma, ale wszystko jest na swoim miejscu. System multimedialny zupełnie nowy, bardzo fajnie wyglądający, z fajną grafiką. I powiem Wam tak, w porównaniu z Toyotami poprzednimi naprawdę bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie działa. To, co cieszy, to to, że ten system multimedialny jest obsługiwany nie tylko za pomocą ekranu dotykowego, ale również przycisków fizycznych, które mamy umieszczone po lewej czy też po prawej stronie wyświetlacza, dzięki czemu mamy 100% pewność, że coś wcisnęliśmy, więc to jest naprawdę w porządku. Co dalej? System sterowania klimatyzacją. Jak widać, Toyota nie idzie drogą wielu konkurentów, gdzie wszystko jest obsługiwane za pomocą ekranów dotykowych. Panel obsługujący klimatyzację jest tradycyjny, prosty, przejrzysty, no, dzięki czemu można po prostu bardzo intuicyjnie obsługiwać system klimatyzacji bez zagłębiania się gdzieś w czeluściach ekranu systemu multimedialnego. To jest w porządku.
podgrzewanie foteli, tam gdzie zawsze w Toyocie umieszczone. No i jako, że mamy hybrydę, bo Toyota stawia na hybrydę i w tym modelu już diesla nie kupicie, możecie kupić tylko i wyłącznie silnik benzynowy, ewentualnie hybrydowy. Automat, trzy tryby jazdy, możliwość przełączenia się w tryb elektryczny. Jak się siedzi za kierownicą? Całkiem przyjemnie. Kierownica jest przyjemna, mięsista, naprawdę całkiem miło trzyma się ją w dłoniach. Pierwszy raz siedzę w tym samochodzie i czuję się bardzo dobrze. Lusterka nie są jakimś stylistycznym majstersztykiem, mają po prostu spełniać swoją funkcję, czyli jakie są? Są duże, dzięki czemu wszystko w nich widać, a tego oczekuję od lusterek, nie oczekuję od lusterek tego, aby ekstra mega fajnie wyglądały, tylko żeby po prostu były duże i wszystko było w nich widać. Sam fotel, pozycja za kierownicą jest naprawdę dobrze, widoczność do przodu, cóż, widać nawet koniec maski praktycznie, widoczność do tyłu, widoczność w lusterkach też całkiem spora, chociaż można byłoby się spodziewać, że przez ten opadający tył do tyłu zbyt wiele widać nie będzie, a jest na szczęście inaczej. Zajrzyjmy pod maskę. Obecnie Toyota RAV4 w wersji przedpremierowa, w sieci premierowej jest oferowana z jedną wersją silnikową, 2,5 litra hybryda, 218 koni mechanicznych. To w zupełności wystarczy tego, żeby, uwierzcie mi, na pewno sprawnie napędzać tego kompaktowego SUV-a. No, miejsce pod maską, silnik, no. Silnik jak silnik. Nic tutaj specjalnego nie zobaczymy. Możecie zobaczyć, że samochód jest nowy, jeszcze nie jeździł, wszystko jest czyste. Więc przejdźmy zatem do podsumowania. No ale zanim przejdziemy jeszcze do podsumowania, to przyjrzyjmy się nowej Toyocie RAV4 nieco z zewnątrz. Faktycznie ten samochód bardzo się zmienił i może się podobać. Przedni pas agresywny, ale też nie za bardzo, więc nie będzie nikogo aż tak raził w oczy. Naprawdę wygląda bardzo fajnie. Również linia boczna tego samochodu, uwierzcie mi, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Obecnie, niestety albo stety, samochód jest oferowany tylko i wyłącznie w wersji premierowej, bardzo bogato wyposażonej, tylko z jedną jednostką napędową, 2,5 benzynka oczywiście w układzie hybrydowym znanym z Toyoty, 218 koni mechanicznych. Cena wersji Executive 159 900, Selection 169 900. Długość 460 cm, szerokość 185, wysokość 168, rozstaw osi 269 cm. Efekt tego widać we wnętrzu, które po prostu jest duże. Pojemność bagażnika 580 litrów, czyli całkiem sporo. Prędkość maksymalna, cóż, nie jest najwyższa, ale z drugiej strony, gdzie można jeździć tak szybko, żeby osiągnąć prędkość maksymalną, więc prędkość maksymalna to jedynie 180 km na godzinę i uwierzcie mi, na naszych drogach więcej nie trzeba. Ważniejsze jest przyspieszenie, które w tym przypadku wynosi 8,4 sekundy, więc nieco ponad 8 sekund do setki to naprawdę całkiem przyzwoity wynik. Zużycie paliwa obiecane przez producenta 4,5 litra. Zakładam, że będzie ten litr więcej, ale to i tak będzie całkiem atrakcyjny wynik. Zobaczymy podczas testu. Tak w największym skrócie Toyota RAV4, pierwsze moje spotkanie z tym samochodem. Spodobał mi się z zewnątrz, na zdjęciach tak bardzo mi się nie podobał, ale jest wiele takich samochodów, które na zdjęciach wyglądają tragicznie, a w rzeczywistości, jeśli na nie spojrzymy, to okazuje się, że to naprawdę całkiem fajnie wyglądające auta. I tak jest z Toyotą RAV4. No, kupując taki samochód, możemy być pewni, że Toyota to Toyota i tak jak wszyscy poprzednicy tego modelu, również w przypadku nowej Toyoty RAV4 nie będzie problemu z tym, żeby tym samochodem zbyt często odwiedzać serwis z powodu awarii, więc to jest naprawdę niemal zagwarantowane. No właśnie, tak jak już mówiłem na początku, ten rok to bardzo ważny rok dla Toyoty, dlatego że praktycznie wymienia niemal całą gamę modelową.
I to naprawdę musiało być całkiem duże przedsięwzięcie, bo zaprezentowanie w ciągu tak krótkiego okresu tylu nowych modeli, tylu tak nowych modeli, jeszcze raz podkreślę, które na dobrą sprawę nie mają nic wspólnego z poprzednikami, to na pewno było mnóstwo pracy inżynierów, konstruktorów, biur projektowych, wszystkich tych, którzy nad tymi samochodami pracowali. Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać, aż te samochody pojawią się w regularnej sprzedaży i zobaczyć, czy klienci docenią wysiłek właśnie tych osób, które pracowały nad tymi samochodami. No, ten rok będzie bardzo ważny dla Toyoty, to już kilka razy słyszeliście i powtórzę to jeszcze raz, a właściwie powtórzyłem. Kto najlepiej zweryfikuje to, czy zmiany, które zaszły we wszystkich modelach Toyoty, poszły w dobrym kierunku? No, to będą klienci, którzy te samochody kupują. Ja czekam na pierwsze testy na naszych drogach właśnie Corolli, Camry czy też Rawki, bo jestem ciekawy, jak te samochody jeżdżą. Wyglądają dobrze, wnętrze jest zupełnie inne niż w Toyotach, które znam do tej chwili, więc to wszystko sprawia, że na przyszłość Toyoty w tym roku można patrzeć bardzo pozytywnie. A czy tak będzie, to się okaże już wkrótce. Dziękuję bardzo za to, że byliście dzisiaj ze mną. Bardzo mnie cieszy to, że cały czas wytrzymujecie moje ględzenie, które nie należy do najkrótszych, to fakt. Dziękuję również tym, którzy subskrybują mój newsletter i zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do tego, żeby ten newsletter zasubskrybować. Gdzie go znajdziecie? Link znajdziecie w opisie, subskrybujcie, potwierdzajcie subskrypcję i w środę o 12 czekajcie na maila z wyjątkowym materiałem przygotowanym tylko dla Was. Do zobaczenia.